Na czym postawisz swoją stronę internetową? Hosting? A może serwer VPS? Ja nazywam się Piotr, w CyberFox odpowiadam właśnie za te produkty i w kilku zdaniach pomogę Ci dokonać właściwego wyboru. Zacznijmy od hostingu. Hosting spółdzielony jest najpopularniejszym wyborem, jeśli chodzi o utrzymywanie własnej strony internetowej i poczty. Zawdzięcza to głównie swojej prostocie. Niezależnie od tego, w jakiej firmie kupisz hosting, będziesz mógł zarządzać nim z poziomu panelu klienta. Najczęściej panele te są spolszczone i bardzo intuicyjne w obsłudze. Co to oznacza? Możesz za pomocą paru kliknięć przypiąć domenę, utworzyć skrzynkę pocztową czy zainstalować swojego WordPressa bez większej wiedzy informatycznej. Właśnie to powoduje, że hostingi są tak chętnie używane przez naszych klientów. Jak wszystko, hosting ma też swoje minusy. Największym z nich jest współdzielanie tej usługi na jednym serwerze z innymi klientami. To tak jakbyś wynajmował jedno mieszkanie z wieloma osobami naraz. Niby każdy z was będzie miał swój pokój, ale znaczna część tego mieszkania będzie wspólna. Identycznie sprawa ma się w przypadku hostingu. Na jednym fizycznym serwerze utrzymywane jest wiele wirtualnych hostingów. Stąd zresztą wzięła się nazwa hosting spółdzielony. Jeśli inny klient mocno wysyca zasoby serwera lub rozsyła duże ilości maili, może to w pewnym sensie afektować na Twój hosting. Dodatkowo musisz się dopasować do odgórnej konfiguracji tej usługi, przez co niektóre aplikacje mogą okazać się niemożliwe do uruchomienia. A co z serwerami VPS? Serwer VPS świetnie sprawdza się wśród zaawansowanych użytkowników. Dlaczego? Bo obsługa takiego serwera często wymaga znajomości komend sieciowych i wiedzy z zakresu administrowania sieciami komputerowymi. W zamian serwer VPS odwdzięcza się klientom bardzo dużą elastycznością. Można dostosowywać ustawienia serwera pod swoje własne potrzeby i wymagania. Serwer VPS jest osobną instancją i nie współdzielisz go z innymi. Dodatkowo zyskujesz własny adres IP, który daje Ci dużą niezależność w sieci i może być bardzo przydatny w wielu sytuacjach. Klienci CyberFox najczęściej używają serwera VPS pod niestandardowe aplikacje webowe, jak i pod zasobożerne strony internetowe. I to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem Ci sytuację z tymi produktami. Pamiętaj, że zarówno hostingi, jak i serwery VPS możesz zakupić na naszej stronie cyberfox.pl. Sprawdź i sam zdecyduj, czy jesteś Team Hosting, czy Team VPS.